Historię na język polski przełożył Berezowski Oskar. Rozłożyłem się na leżaku, rozkoszując się gorącym słońcem padającym na moją twarz. Fale przede mną rozbijały się rytmicznie o brzeg, a ja czułem, jak ogarnia mnie senność. Nad głową skrzeczały mewy. Powietrze pachniało solą i balsamem do opalania. Było naprawdę dobrze. Usiadłem, przecierając oczy od popołudniowego upału i zanurzyłem palce w piasku. Patrzyłem, jak ojciec pomaga swojemu małemu chłopcu zbudować z piasku zamek. Uśmiechnąłem się. Co za dobry tata. Zdjąłem okulary przeciwsłoneczne z głowy i wsunąłem je na nos, wstając i rozciągając się. Uwielbiałem plażę. Tutaj nie było się czym martwić. Przyjechałem tu na weekend. Mój mały domek nad oceanem nieśmiało stał za mną. Kupiłem go rok temu. Moje ostatnie przedsięwzięcia biznesowe pozwoliły mi na niektóre z luksusów życia. Gdybym tylko miał z kim go dzielić. Być może później wieczorem wybiorę się na wycieczkę do lokalnych barów i zobaczę, czy uda mi się znaleźć towarzystwo. Nie żeby przeszkadzała mi izolacja. W końcu trudno było czuć się samotnym w otoczeniu takiego piękna. Potarłem kark. Moje palce pokryły się potem. Nadszedł czas na kąpiel. Rzuciłem okulary przeciwsłoneczne na leżak i powoli podszedłem do brzegu wody. Spienione stróżki wody docierały do moich stóp, a za nimi podążały niewielkie fale. Westchnąłem. To było niesamowite uczucie. Uśmiechając się, zaszarżowałem na falującą masę lśniącego oceanu. Gdy woda rozbryzgała się wokół mojej talii, wziąłem głęboki oddech i zanurkowałem pod wodę. Wynurzyłem się, łapiąc oddech i przecierając oczy, a moja skóra zalśniła w słońcu. Pomachałem do grupy dziewcząt, które surfowały po mojej lewej stronie i zanurzyłem się ponownie. Niech patrzą. Zielona woda wznosiła się i chlupotała wokół mnie, gdy płynąłem dalej, ciesząc się aktywnością. Czułem, jak senność odpływa z mojego ciała, a mięśnie rozgrzewają się. Przewróciłem się na plecy i kontynuowałem wypływanie w morze, przymykając oczy przed blaskiem palącego słońca. W końcu zwolniłem i wypłynąłem na powierzchnię, pozwalając, by fala kołysała mnie w swoich ramionach. Moje uszy wypełniały się i opróżniały z wody, a ja słuchałem obydwu światów, tego na górze i tego na dole. Ocean zawsze napełniał mnie poczuciem zachwytu. Byliśmy jednością, ale osobno, dwiema stronami tej samej monety. Po jakimś czasie wynurzyłem głowę z wody i strząsnąłem z włosów diamentowe krople. Zamrugałem z powodu soli szczypiącej mnie w oczy i zdałem sobie sprawę, że jestem znacznie dalej niż myślałem. Brzeg był rozmazanym pasmem chłodno-brązowego piasku, który oddalony był na niekomfortową odległość. Zdałem sobie sprawę, że nie mogę dotknąć dna. Zanurzyłem się pod wodę, próbując ocenić jej głębokość. A kiedy się wynurzyłem, poczułem, jak serce zaczyna mi walić.
Byłem całkowicie za daleko. Zmusiłem się do zachowania spokoju i zacząłem płynąć w kierunku brzegu. W wodzie nie było zbyt wielu ludzi i nie spodziewałem się, że ktokolwiek mógłby mnie zobaczyć. Skupiłem się na swoich ruchach, trzymając głowę nisko i poruszając ramionami. Czułem, jak moje mięśnie zaczynają piec i zerknąłem w stronę brzegu. Wyglądało na to, że w ogóle się nie poruszyłem. Przełykając ciężko ślinę, zanurzyłem się pod wodę i zacząłem przyciągać się po wirującej zieleni. Mocno machnąłem nogami i rzuciłem się w stronę lądu tak skutecznie, jak tylko potrafiłem. Kiedy moje płuca zaczęły boleć, sięgnąłem po powierzchnię i wynurzyłem się, dysząc. Znowu wydawało się, że w ogóle nie popłynąłem. I wtedy poczułem prąd wokół nóg. Znalazłem się w prądzie strugowym, całkiem paskudnym. Moje ciało było wyczerpane, a plaża wciąż wydawała się niewiarygodnie daleko. Żołądek mi się skurczył, a oddech stał się przyspieszony. Próbowałem zwalczyć panikę, ale to było jak próba powstrzymania lawiny. Gorączkowo próbowałem przypomnieć sobie, co powinienem zrobić w takiej sytuacji. Nie chciałem krzyczeć o pomoc, bojąc się, że zmęczę się do granic wytrzymałości. Czy nie powinno się płynąć równolegle do brzegu, czy coś? Biorąc głęboki oddech, zanurkowałem w swoją lewą stronę. Z każdym ruchem czułem, że moje ciało staje się coraz cięższe. Wkrótce czułem się, jakbym ramiona miał z kamienia, a zamiast nóg cementowe kotwice. A potem poszedłem na dno. Strach działał przeciwko mnie, ogarniając moje kończyny ogniem. Próbowałem wydostać się na powierzchnię, ale udało mi się tylko zachłysnąć słonym oceanem. Zakrztusiłem się i zakręciłem pod wodą. Płuca waliły mi w klatkę piersiową, a serce rozpaczliwie łomotało w uszach. Udało mi się ponownie wypłynąć na powierzchnię, ale wyssało to ze mnie resztki adrenaliny. Wciągnąłem jeden haust powietrza, zanim znalazłem się pod powierzchnią. Moje kończyny były już bezużyteczne. Wkrótce głowa zaczęła mnie boleć z braku tlenu i z przerażeniem otworzyłem oczy, poszukując tafli wody. Ciemnozielona mgiełka wypełniła moją wizję, strasznie klaustrofobiczna. Wcisnęła się wokół mnie, gdy poczułem, jak prąd przyciąga mnie z powrotem w swoje bezlitosne szczęki. Ciemność zaczęła wypełniać mój wzrok. Moja klatka piersiowa domagała się powietrza, ale woda trzymała mnie swoimi łańcuchami. Czułem, jak zaczynam przygasać, rozdzierany w agonii. Moje ciało zapadało się coraz głębiej, a zamglone oczy beznadziejnie szukały wybawiciela. W chwili, gdy zaczęła dopadać mnie czerń, zauważyłem coś pod sobą. Była to masa iskrzących się kolorów, niczym chmura wypełniona neonową elektrycznością. Rozciągała się pode mną jak burza, błyskając i migocząc, jakby była rozbitą pozostałością jakiegoś naturalnego fenomenu. W momencie, gdy moje stopy miały wkroczyć w tę chmurę, zemdlałem. Coś zimnego na mojej twarzy. Poruszająca się ciemność. Głos. Skupiłem się na głosie, przyciągając do niego moją podświadomość całą siłą woli. Czerń
zaczęła zanikać. Światło. Kolor. Świat zawirował eksplozją rozmytego ruchu, a potem zamrugałem. Otworzyłem oczy i usiadłem ciężko dysząc. Z twarzy lał mi się pot. Otarłem go z oczu. Gdzie ja byłem? Co się stało? Rozejrzałem się i zobaczyłem, że jestem w jakiejś chacie. Hej, spokojnie, już dobrze. Odwróciłem się w stronę głosu za mną. Serce podeszło mi do gardła i potknąłem się o łóżeczko, na którym spoczywałem, a przerażenie ogarnęło mój umysł. Przede mną siedział nagi mężczyzna, ale był zmutowany. Skóra pod jego oczami opadała na policzki, odsłaniając zaczerwienione mięśnie, z których sączył się przezroczysty śluz. Jego nos zwisał z twarzy niczym trąba u słonia. Był łysy, a góra jego głowy była rozcięta na pół. Z przerażeniem patrzyłem, jak drugi język wysuwa się z tego otworu i zlizuje śluz z jego głowy. Ślina spływała gęstymi stróżkami wokół jego uszu. Co do kurwy? Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Krzyknąłem, cofając się w kąt. Słoma kłuła mnie, wystawając z drewnianych ścian. Mężczyzna wstał. Jego nos kołysał się jak kawałek roztopionego sera. Już dobrze, już dobrze. Jesteś bezpieczny. Udało ci się, jesteś tutaj. Wpatrywałem się w niego z szeroko otwartymi oczami. Czym ty jesteś? Gdzie ja jestem? Mężczyzna odłożył mokrą szmatkę, której używał do wycierania mojej twarzy. Uniósł ręce i podszedł do mnie, kucając przede mną z uśmiechem na ustach. Jestem Luvol. To ja znalazłem cię na plaży. Tak się cieszę, że tu jesteś. Modliliśmy się o ten moment od... Jego oczy zawirowały ze zdumienia. O, modliliśmy się długo. Wyciągnąłem ręce, powstrzymując go. Krzywiąc się, gdy drugi język ślinił jego głowę. Ślina spływała mu na twarz i powoli kapała na odsłonięte mięśnie pod oczami. Okej. Musisz mi powiedzieć, co się dzieje. Oznajmiłem, próbując się pozbierać. Ostatnią rzeczą, jaką pamiętam, było utonięcie. Złapał mnie prąd... I coś dziwnego w wodzie. Mężczyzna, Luvol, uśmiechnął się. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, przez co teraz przechodzisz. Ale najważniejsze jest to, że tu jesteś. Przeszedłeś przez czerwoną chmurę. Dokonałeś tego, czego nikt wcześniej nie dokonał. To niewiele... Ledwie ukłucie jej masy. Ale możesz nam pokazać, jak to zrobić. Pokażesz nam, jak przez nią przejść. Kręciłem powoli głową, mając rozchylone usta. Okej, przestań, przestań. Przestań. Proszę. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Nic o tym nie wiem, po prostu pływałem w oceanie i zostałem wciągnięty przez prąd strugowy. Mój umysł był zdezorientowany. O czym do cholery mówiła ta osoba? Czerwona chmura? Ukłucie? Nie nadążałem, a ciągły dyskomfort w moim brzuchu nie pomagał. Luvol skinął głową ze zrozumieniem. To naturalne, że jesteś trochę skołowany. Nie jestem w stanie pojąć, co czerwona chmura ci zrobiła. Cierpienie, które musiałeś znosić. To naprawdę świadczy o tym, kim jesteś. Po co tu przybyłeś? Oblizałem wargi,
z bólem głowy usiłując pojąć, co się dzieje. Kim jestem? Ku mojemu przerażeniu, Luwol wyciągnął rękę i pogładził mnie po twarzy. Jesteś aniołem, który przybył, by nas ocalić. Jesteś tu, by pokazać nam drogę do nieba. Przełamałeś barierę, przeszedłeś przez czerwoną chmurę, a teraz poprowadzisz nas z powrotem. Zamrugałem, a dezorientacja przeszyła mój umysł niczym kula armatnia. Próbowałem uporządkować myśli. Próbowałem poskładać w całość to, co mi się przydarzyło. Wszystko było nie tak. Wszystko wydawało się inne. Bolała mnie głowa i złapałem się za skronie, próbując się skupić. Pływałem. A potem prąd. Tonąłem. Tonąłem w tej ciemności. Tonąłem w tej dziwnej, świecącej chmurze. Czy to było prawdziwe? A może to było coś, co sobie wyobraziłem? Mój umierający umysł wyczarował jakąś dziwną halucynację. Nagle Luwol wyciągnął rękę. Chodź, inni będą chcieli cię poznać. Przecież jesteś ich wybawcą. Pozwoliłem mu podciągnąć mnie do góry. To wszystko nie miało dla mnie sensu. Co się ze mną działo? Przytomność powróciła, gdy wstałem i zdałem sobie sprawę, że znajdujemy się w chatce bez okien, zbudowanej ze słomy i drewna. Piasek pod moimi stopami pochłonął moje kostki i wywnioskowałem, że wciąż musimy być na plaży. Ale na jakiej plaży? I kim był ten obrzydliwy mężczyzna przede mną? Kim byli pozostali? Czego ode mnie oczekiwali? Jak widzę, ciężko ci sobie cokolwiek przypomnieć, powiedział Luwol. Chodź, wyjdźmy na zewnątrz. Może kiedy to zobaczysz, pomoże ci to rozruszać pamięć. Zdezorientowany i zaniepokojony, pozwoliłem mu poprowadzić się przez drzwi. Światło słoneczne zalało moją twarz i skrzywiłem się, zasłaniając oczy dłonią. Zmrużyłem oczy, pozwalając światu się uspokoić. Zamarłem. Luwol zatrzymał się przede mną i odwrócił, a jego drugi język przemknął po jego łysej głowie. Uśmiechnął się. Oto twoje plemię, powiedział, rozkładając ramiona. Stałem na wydmie, nad plażą wypełnioną ludźmi, którzy wyglądali tak samo jak Luwol. Wszyscy patrzyli na mnie z zachwytem. Tysiąc nagich ciał z opadającymi nosami i szczelinami w głowach. Języki wsuwały się i wysuwały z ich czaszek, tworząc ciągły, chlupocący dźwięk, który odbijał się echem po całym piasku. Powoli wszyscy padali na kolana i pochylali głowy w milczeniu. Co tu się kurwa dzieje? Mruknąłem zszokowany. Oczy rozszerzyły mi się, serce waliło mi w piersi. I wtedy zobaczyłem coś na niebie, ponad tłumem, wiszącego nad oceanem. Był to długi, czarny łańcuch, który rozciągał się od niebios. Wisiał nad wodą, niecałe 100 metrów od brzegu. Na końcu łańcucha znajdowało się bezwładne, zwęglone ciało mężczyzny. Był naprawdę duży. Miał co najmniej 3 metry wzrostu. Łańcuch był owinięty wokół jego szyi, a ciemna, zeskorupiała głowa spoczywała na jego ramionach w całkowitym bezruchu. Moje oczy prześledziły łańcuch w górę nieba i ten znikał za chmurami.
Gdzie ja jestem? Wyszeptałem, a mój żołądek zaburczał, gdy w moich jelitach pojawił się nowy strach. Luwol podszedł do mnie. Jesteś tutaj, z nami. Nie pamiętasz? Modliliśmy się o twoje przybycie. Błagaliśmy Boga, by wysłał anioła, który nas do niego zaprowadzi. I teraz to zrobiłeś. Wyłoniłeś się z czerwonej chmury. Przebiłeś się przez jej mroczne mury i przybyłeś, by poprowadzić nas do nieba. Nie, szepnąłem. Nie, to nieprawda. Nic nie wiem o tym miejscu. Nie jestem aniołem. Jestem tylko człowiekiem. Luwol wskazał na moją twarz. Mylisz się. Nie widzisz, jak pięknie wyglądasz? Twoja skóra, twoje oczy, twoje włosy. Położył dłoń na swojej nagiej klatce piersiowej. Kiedy znalazłem cię na plaży, prawie zemdlałem. Jesteś najpiękniejszym aniołem, jakiego mogliśmy sobie wymarzyć. Jesteś idealny. Przełknąłem z trudem ślinę, cofając się. Przestań tak mówić, nie jestem aniołem. Jestem tylko normalną, pieprzoną osobą. Luwol zmarszczył brwi. Proszę, nie mów tak. Zostałeś właśnie dotknięty przez czerwoną chmurę. To minie. Przypomnisz sobie, kim jesteś. Wskazałem na masywnego, zwęglonego mężczyznę na niebie. Okej. Jeśli jestem aniołem, to... To kim on jest? Luwol odwrócił się i zobaczyłem, że jest wyraźnie spięty. To wisielec. To od niego przyszedłeś nas uwolnić. Potrząsnąłem głową. Kim on jest? Pilnuje czerwonej chmury pod wodą. Jest naszym strażnikiem. Naszym ciemiężcą. Jeśli ktoś spróbuje się przedrzeć, on go powstrzyma. Luwol spojrzał na mnie, a jego obwisłe oczy pociemniały. Jest cieniem Boga. Ciemnością, która wyrosła za światłem Pana. Jest złem wcielonym. Czułem, jak zaciska mi się gardło. Tego wszystkiego było za dużo. Nie mogłem tego przetrawić. Nie mogłem ogarnąć umysłem tej dziwacznej anomalii. Chciałem się stąd wydostać, uciec od tego koszmaru i wrócić do mojego domku na plaży. Dziwna masa klęczących przede mną ludzi, czerwona chmura, wisielec. Czułem zbliżające się szaleństwo. Wszystkie konstrukty rozsądku i zrozumienia rozpadały się przede mną. Proszę, wykrztusiłem. Proszę, chcę tylko wrócić do domu. To nie miejsce dla mnie. To nie jest w porządku. Proszę. Nagle dostrzegłem twardość w oczach Luwola. Musisz przestać tak mówić. Przybyłeś tu, by nas ocalić. Przybyłeś tu, by poprowadzić nas przez czerwoną chmurę do nieba. Zabierzesz nas ze sobą. Czekaliśmy i modliliśmy się o ten dzień przez całą wieczność. Nie możesz się od nas odwrócić. Jesteś jedyną osobą, której udało się przejść obok wisielca. Musisz pokazać nam drogę. Nie! Zawołałem, nagle ogarnięty falą zawrotów głowy. Nie! Nie jestem tym, o którego się modliliście. Naprawdę. Przyłożyłem dłoń do głowy. Ciepło słońca rozdarło mój umysł na strzępy. Zamrugałem i zacząłem widzieć ciemne plamy. Zachwiałem się, mrugając ociężale. Nie jestem
twoim aniołem. Straciłem przytomność. Obudziłem się pod wpływem gorąca. Moja twarz była wilgotna, a umysł wirował między światami. Otworzyłem oczy i natychmiast wstałem. Pot kapał mi z nosa, a gardło miałem suche i spieczone. Przeciągnąłem dłonią po oczach i zamrugałem. Luwol siedział obok mnie. Jego długi nos zwisał z jego twarzy jak zakażona brodawka, a jego drugi język powoli smarował skórę głowy śliną. Gdy podniosłem wzrok, zobaczyłem, że w chacie są jeszcze inni. Stali przy drzwiach i przyglądali mi się, a z ich oczu sączył się przezroczysty śluz, który spływał po ich opadających policzkach. A gorąco dziś, prawda? Powiedział Luwol ze swojego miejsca przy moim posłaniu. Dobrze się czujesz? Zemdlałeś nam. Przekręciłem się na pościeli i nieufnie spojrzałem na moich gości przy drzwiach. Wyglądali na zachwyconych. Mój żołądek przekręcił się, gdy zobaczyłem ślinę spływającą po ich nagich ciałach. Języki wysuwające się z ich głów wyglądały jak nabrzmiałe glisty. Chcą usłyszeć, jak mówisz, powiedział cicho Luwol, kładąc dłoń na moim udzie. Chcą wiedzieć, co robić. Odsunąłem się od jego dotyku i potrząsnąłem głową. Mówiłem ci, że nie jestem aniołem. Nie wiem, co to za miejsce i jak się tu znalazłem. Nie mogę ci pomóc. Przepraszam. Gdy to powiedziałem, oczy Luwola zrobiły się wielkie. Wyciągnął rękę i ponownie chwycił mnie za udo. Jego uścisk był teraz mocny i władczy. Przemówił do mnie zimnym tonem. Nadszedł czas, abyś wypełnił swój obowiązek. Nie chcemy słyszeć więcej wymówek. Pokaż nam, jak ominąć wisielca. Pokaż nam, jak dostać się do nieba. Wstał i skinął na mnie, bym zrobił to samo. Chodź, wyjdźmy na zewnątrz. Wstałem razem z nim, nie wiedząc, co innego mogę zrobić. Podeszliśmy do drzwi, a pozostali odsunęli się, by nas przepuścić, lekko pochylając głowy. Bez względu na to, co powiedziałem, wydawało się, że utknęli w przekonaniu, że jestem jakimś aniołem. Wyszliśmy na zewnątrz i zatrzymałem się w miejscu. Zgromadzenie leżało na plaży z rękami po bokach, jak rzędy porzuconych trupów. Kiedy zobaczyli mnie, wyłaniającego się z chaty, ożywili się, wspinając się na kolana z dłońmi na nagich udach. Czekali. Za nimi, nad wodą, wisielec pozostawał bez ruchu, w jego bezwładnym ciele, na końcu długiego łańcucha. Chodź, musisz z nimi porozmawiać, powiedział Luwol, kładąc mi rękę na ramieniu. Nie, szepnąłem, czując się nieswojo. Nie, nie rozumiesz. Nie mogę wam pomóc. Uścisk Luwola zamienił się w żelazny. Popchnął mnie do przodu w kierunku wydm. Dalej! Nadszedł czas, byś wskazał nam drogę. Kroczyłem naprzód. Moje bose stopy płonęły w piasku. Słońce grzało z bezchmurnego nieba, a ja widziałem tysiące oczu podążających za mną, gdy szedłem wzdłuż wydm. Pełnych nadziei, zdesperowanych oczu. Obserwowałem ich na dole. Plaża wręcz oddychała, gdy ich języki prześlizgiwały się po łysych głowach, chłodząc je przed palącym światłem słońca.
Spojrzałem obok nich, w stronę wisielca, mrużąc oczy, by wyłapać jakiekolwiek oznaki ruchu. Pozostawał nieruchomy. Jego ogromne zwęglone ciało zwisało bezradnie z łańcucha. Jego oczy pozostawały zamknięte, a klatka piersiowa nieruchoma. O ile mogłem stwierdzić, był martwy. Może coś w tym było. Może to była odpowiedź na mój problem. Ci ludzie... Ile czasu minęło, odkąd próbowali przejść przez tę czerwoną chmurę? Ile czasu minęło, odkąd ten wisielec ostatni raz się poruszył? Wciąż prowadzono mnie przez wydmy, a pot spływał mi po twarzy. Czułem, jakbym się dusił, a moje gardło było suchym płatem papieru ściernego. Było niewiarygodnie gorąco. Czułem, jak moja skóra gotuje się pod wpływem intensywnego światła i przesunąłem językiem po popękanych wargach. Czego Luwol oczekiwał? Co miałem powiedzieć tym ludziom? Gdy płonący piasek tańczył między moimi palcami, uderzyła mnie pewna myśl. Kiedy ja się obudzę? Prawie się roześmiałem, ale nagły przypływ dobrego humoru umarł w moich odwodnionych ustach. Spojrzałem za siebie na Luwola i małą grupkę podążającą za nami. Wyglądali na podekscytowanych. Wyglądali na pełnych nadziei. Zrobiło mi się niedobrze. Nie miałem planu. Nie miałem pojęcia, co się ze mną dzieje. Wyhodowałem sobie armię wyznawców, którzy uważali mnie za jakiegoś zbawcę. Byłem uwięziony w koszmarze i nie widziałem wyjścia. W jednej chwili tonąłem, a w następnej stałem przed zgromadzeniem, które oczekiwało ode mnie jakiegoś kazania. Oczekiwali, że wskażę im drogę do zbawienia. Co mógłbym im powiedzieć, żeby zrozumieli? Co mógłbym zrobić, aby pokazać im, że nie jestem aniołem? Tu jest dobrze, powiedział nagle Luwol, ściskając moje ramię. Staliśmy na szczycie dużej wydmy, na platformie, z której mój głos docierał do oczekujących poniżej. Poczułem dreszcz w żołądku, gdy spojrzałem na tysiące ludzi klęczących i wpatrujących się we mnie. I zawsze obecnego nad oceanem, wisielca, martwego i milczącego. Spojrzałem przez ramię na Luwola, przełykając ciężko ślinę. Co chcesz, żebym powiedział? Wydusiłem z siebie. Luwol rozłożył ręce. Co tylko chcesz? Powiedz nam, jak się tu dostałeś. Powiedz nam, jak wrócić za tobą do nieba. Powiedz nam, jak ominąć wisielca. Plecy miałem zlane potem. Przetarłem równie spocone czoło, odwracając się do publiczności pode mną. Serce waliło mi w piersi, a oddech był nieświeży. Co powinienem powiedzieć? Jak ich przekonać? Te pytania krążyły mi po głowie po granicach szaleństwa. Szukałem słów, ale umierały mi na języku. Czułem, jak narasta we mnie strach, a potem frustracja. Czego oni do cholery ode mnie chcą? Pieprzyć to. Pieprzyć to szaleństwo. Zwilżyłem gardło. Ja... nie jestem waszym aniołem! Krzyknąłem. Mój głos rozniósł się po okolicy. Nie wiem, jak się tu znalazłem, ale mogę was zapewnić, że nie dzięki waszym modlitwom. Usłyszałem, jak Luwol i inni za mną głośno westchnęli. Kontynuowałem. Nie wiem, gdzie jestem ani kim wy jesteście, ale nie jestem waszym zbawicielem. Złapał mnie prąd
i zatonąłem w mętnej, świecącej mgle w oceanie. Myślałem, że nie żyję. Może jestem martwy. Usłyszałem, jak Luwol warknął coś za mną, ale zignorowałem go. Nie wiem, jak was uratować. Nie wiem, jak dostać się do nieba. Nie jestem tym, na kogo czekaliście. Wskazałem na ocean. A to coś? Wasz wszechmocny wisielec? Przecież on jest martwy. A wy tutaj, skuleni na plaży, drżący ze strachu. Chcecie coś ze sobą zrobić? Chcecie wyrwać się do lepszego życia? To przestańcie być pieprzonymi tchórzami i zróbcie to! Trząsłem się. Pięści miałem zaciśnięte. Pot kapał mi z czubka nosa. Byłem wściekły. To nagły impuls wywołany przez piach i upał. Ciągłe podkreślanie, że jestem jakimś aniołem wysłanym tutaj, aby ich wybawić. Luwol wyciągnął rękę, by mnie chwycić, ale odepchnąłem go, wskazując na wodę. Przestań czekać na cud i zrób to, kurwa, sam! Nie jestem twoim cholernym aniołem! Nagle zostałem pociągnięty w dół przez silne ręce i upadłem na ziemię. Dostałem piaskiem w twarz, a nade mną rozległ się chór gniewnych krzyków. Moje ręce zostały przygwożdżone do ziemi, ale wyszarpnąłem się, wściekły i przerażony, zagubiony w koszmarze na jawie. Stopa wbiła się w mój brzuch, a moja wola walki opuściła mnie wraz z moim oddechem. Leżałem sapiąc, mrużąc oczy przed słońcem. Cień padł na moją twarz, a Luwol wpatrywał się we mnie z żarem w spojrzeniu. Co ty narobiłeś? Warknął. Nie mogę wam pomóc, pieprzone dziwolągi. Splunąłem, wijąc się w objęciach moich porywaczy. Nie na wiele się to zdało. Luwol potrząsnął głową, po czym spojrzał w oczy pozostałych. Kiwnęli do niego głowami, a w przestrzeni nade mną rozległa się cicha rozmowa. Puszczaj mnie! Warknąłem. Puść mnie! Luwol pochylił się i przyłożył usta do mojego ucha. Jeśli nam nie pomożesz, to znajdziemy dla ciebie inne zastosowanie. Przestałem się szamotać i odwróciłem się, by spojrzeć mu w oczy. O czym ty do cholery mówisz? Luwol oblizał wargi. Jeśli nie okażesz nam litości, być może wisielec to zrobi. Być może ofiara zmieni jego zdanie. Być może anioł jest ceną, jaką musimy zapłacić, by przejść na drugą stronę. Puść mnie! Ryknąłem, unosząc klatkę piersiową. Jesteście wariatami! Nie wiecie, o czym mówicie! Luwol podniósł rękę do pozostałych. Idźcie po łódź! Nadszedł czas, abyśmy odpłynęli do wieczności, moi bracia! Rozległ się okrzyk radości, a po nim jeszcze głośniejsze okrzyki z plaży. Oparłem głowę o piasek i zobaczyłem masę ludzi stojących z uśmiechami na twarzach. Wznieśli pięści w powietrze i zaczęli skandować. Mroziło mi krew w żyłach, gdy tego słuchałem. Ofiara! 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 Zanim zdążyłem się odezwać, zostałem gwałtownie poderwany na nogi, a różne dłonie uderzały mnie i chwytały. Zepchnięto mnie z wydmy i mocno uderzono w środek pleców. Przewróciłem się, uderzając twarzą o zbocze. Zakaszlałem i splunąłem, gdy miliony płonących odłamków przeszyło moje policzki. Stoczyłem się dalej i wylądowałem na plaży. Natychmiast cała grupa znalazła się przy mnie.
Jedna ręka wplątała się w moje włosy i dźwignęła mnie na nogi, podczas gdy inne chwyciły mnie i zaczęły ciągnąć do brzegu wody. Krzyczałem i walczyłem. Panika narastała w moim gardle jak płonący wulkan. Spojrzałem przez ramię i zobaczyłem Luwola zmierzającego w moją stronę po wydmie, z chorym uśmiechem na twarzy. Byłem przerażony tym, jak szybko zwrócili się przeciwko mnie. Im bardziej się szamotałem, tym tłum stawał się coraz bardziej brutalny. Pięści uderzały w moje ciało, paznokcie wbijały się w skórę, a krew i śluz obryzgały mi twarz. Kaszlałem i sapałem. Przymrużałem oczy, a mój wzrok wypełniało tysiąc poskręcanych ciał. Ścierwa napierały na mnie, a moje uszy wypełniał ryk narastających zamieszek. Moje stopy potykały się i obijały, aż w końcu upadłem. Poczułem, jak sznur zaciska się wokół mojej szyi. Wokół mojego gardła nagle zapłonął ból. Obroża ognia zaczęli ciągnąć mnie w stronę oceanu. Mrugając przez krew, skierowałem wzrok na niebo i serce stanęło mi w piersi. Oczy wisielca były szeroko otwarte i patrzył prosto na mnie. Strach przepłynął przeze mnie z siłą szalejącego huraganu i zacząłem krzyczeć z absolutnego przerażenia. Oczy wisielca były ogromne i opuchnięte. Dwie czerwone tęczówki znajdowały się w kałuży śnieżno-białej twardówki. Kolor wystrzeliwał z jego oczodołów niczym reflektor. Bliźniacze, czerwone ślepia, które wypełniały mój wzrok i przywoływały najczarniejsze koszmary. Próbowałem krzyczeć, ale mój krzyk został przerwany przez szarpnięcie liny. Ziemia pode mną grzmiała od tupotu stóp i pośpiesznego pędu do brzegu wody. Zwymiotowałem i poczułem, jak moje oczy wybrzuszają się, a mój umysł przygasa z braku tlenu. Na szczęście lina została usunięta, a ja zostałem podciągnięty na nogi. Mój świat pływał, gdy próbowałem skupić się na falującym, wirującym oceanie ludzi. Ich długie nosy kołysały się na twarzach jak wahadła, a ich drugie języki z podekscytowaniem obmywały ich głowy. Usłyszałem donośny pisk po mojej lewej stronie i machinalnie odwróciłem głowę. Spychali do wody małą łódź, płaską konstrukcję z drewna z pojedynczym masztem, który rozkładał się, odsłaniając wielki żagiel. Moje ramiona zostały pociągnięte za plecy i zaraz poczułem, że mam związane ręce. Zacisnąłem zęby, gdy lina rozcięła moje nadgarstki. Zostałem potem pociągnięty w stronę łodzi. Kaszlałem i walczyłem, by utrzymać się w pozycji pionowej, a moje stopy chlapały w wodzie. Luwol wspinał się na łódź wraz z trzema innymi osobami. Wyciągnął się do mnie i podciągnął mnie do góry, po czym odrzucił na bok, jak padlinę. Odwrócił się do tłumu ludzi na plaży, podnosząc głos. Módlcie się za nas! Módlcie się o miłosierdzie! Módlcie się o zbawienie! Za naszymi plecami rozległ się ryk, kiedy zepchnięto nas na morze. Woda rozbryzgiwała się na prymitywnie skonstruowanej tratwie, a ja zakrztusiłem się, gdy sól morska dostała mi się do nosa. Podciągnięto mnie do pozycji siedzącej i przyparto do masztu. Z grzywki kapało mi do oczu, gdy patrzyłem się w niebo. Wisielec podniósł głowę i obserwował, jak się zbliżamy. Czerwone światło bijące z jego oczu oślepiło mnie i odwróciłem wzrok, widząc jedynie tańczące plamy. Ogarnęło mnie przerażenie i strach, a moje poobijane, roztrzęsione ciało nie dawało mi ukojenia.
To nie musiało tak wyglądać. Powiedział za mną Luwol, zanurzając wiosło w oceanie. Pozostała trójka poszła za jego przykładem, obserwując moją ociekającą wodą twarz. Pierdolcie się. Splunąłem. Wszyscy postradaliście zmysły. Woda przelewała się przez drewniane deski, gdy zbliżaliśmy się do wisielca, którego masywne ciało zwisało z niebieskiego łańcucha niczym przynęta na haczyku. Czekał na nas, unosząc się nad powierzchnią morza. Jego oczy nigdy nas nie opuszczały. Gdy się zbliżyliśmy, Luwol podniósł dłoń do pozostałych i przestali wiosłować. Statek zwolnił, a ja rzuciłem okiem w górę, czując mroczny niepokój w głębi umysłu. Jakby coś szturchało mnie od środka. Wisielec pojawił się przed nami, zawieszony kilka metrów nad spokojnymi wodami. Łódź była pochłonięta przez czerwone światło. Czułem, jak strach i przerażenie gotują się w moim mózgu, gdy walczyłem, by zapanować nad nagłym przypływem przerażających obrazów, które migały przede mną jak obłędne fotografie. Luwol padł na kolana, a za nim pozostali. Jego głos drżał. Proszę, przychodzimy w pokoju. Poświęć nam chwilę i wysłuchaj tego, co mam do powiedzenia. Wisielec pozostawał mrocznym posągiem grozy. Luwol kontynuował, wyraźnie wstrząśnięty. W zamian za przejście do nieba oferujemy ci tego anioła, który przybył do nas z obietnicą zbawienia. Odwróciłem głowę i spojrzałem na niego. Luwol rzucił mi spojrzenie i mówił dalej. Zaoferował, że pozbędzie się waszej obecności. Ale wiedzieliśmy, że nie będzie przejścia, jeśli nie uznasz nas za godnych. Więc zamiast podążać za aniołem w rewolucji przeciwko tobie, oferujemy ci go jako znak dobrej woli, jako znak szacunku, jako prawo przejścia. Proszę, przyjmij go jako zapłatę i pozwól nam przejść przez czerwoną chmurę do nieba. Pochylił głowę i rozłożył ręce, czekając. Ty jebany kłamco! Warknąłem. Cisza! Syknął Luwol. W miarę upływu sekund atmosfera stawała się coraz bardziej napięta. Dźwięk wody chlupoczącej wokół łodzi zdawał się mnie pochłaniać. Zamknąłem oczy i skupiłem się na nim. Drżąc, czując czerwone światło rozlewające się po mojej skórze. Nagle usłyszałem zbiorowe westchnienie i otworzyłem oczy. W wodzie pod nami znajdowała się ogromna chmura iskrzącego się czerwonego światła. Rozciągała się w głąb oceanu niczym tytaniczna plama mgły. Wirujący taniec kolorów, który szalał pod powierzchnią. Luwol stał z szeroko otwartymi oczami. On pozwala nam przejść! Pozostali wpatrywali się w siebie z otwartymi ustami, w całkowitym szoku. Natychmiast padli na kolana, pochylili głowy i zaczęli wykrzykiwać podziękowania i pochwały dla wisielca. Położyli się na łodzi, tryskając zdumieniem i nadzieją. Nagle Luwol chwycił mnie i podniósł na nogi. Mam nadzieję, że zgnijesz w piekle. Warknąłem, gdy podciągnął mnie do masztu. Wręcz przeciwnie. Powiedział, szarpiąc mnie. Wskazał pozostałym, by mu pomogli, a ja nagle poczułem znajomy uścisk liny wokół gardła. Kaszlałem i szamotałem się, ale zostałem uciszony uderzeniem wiosłem w brzuch. Zwymiotowałem,
a żółć rozlała się po pokładzie. Odchyliłem głowę, by spojrzeć za siebie i zobaczyłem, że przerzucili linę przez maszt. Zamierzali mnie powiesić. Wpatrywałem się w wisielca. Jego ogromne, przerażające oczy wwiercały się w moją czaszkę. Jego zwęglona skóra pochłaniała światło słoneczne wokół niego, a ja bezradnie walczyłem z liną wiążącą moje ręce. To było na tyle. To był koniec. Luwol pojawił się nagle za mną. Szepnął mi cicho do ucha. Powiem Bogu o twoim tchórzostwie, gdy go zobaczę. Zesztywniałem, czując, jak ogarnia mnie nagła wściekłość. Odwróciłem głowę, a mój głos stał się twardy jak stal. Nie, kurwa, nie powiesz. Przywaliłem mu w twarz tyłem głowy tak mocno, jak tylko mogłem. Zostałem nagrodzony rozdzierającym uszy krzykiem, który wydał, gdy pochylił się i chwycił za krwawiące usta. Cofnąłem się, chwyciłem jego dyndający nos związanymi rękoma i wyrwałem go z jego twarzy, jednocześnie wrzeszcząc w akcie buntu. Tuba mięsa oderwała się od jego głowy jak nitka roztopionego sera, a krew eksplodowała z pozostawionej przez nią dziury. Luwol upadł na kolana, wyjąc, gdy krew wylewała się z dziury w jego twarzy. Pozostali na łodzi zamarli, zaskoczeni i oburzeni tym, co właśnie zrobiłem. Alina bezwładnie opadła na pokład. Zaszarżowałem w stronę burty i rzuciłem się do wody. Gdy szybowałem, na kilka sekund przed tym, jak wpadłem do oceanu, z przerażeniem obserwowałem, jak wisielec spada z nieba, niczym spuszczona kotwica. Uderzyłem w wodę i natychmiast poszedłem na dno. Mój wzrok przysłoniła mętna otchłań. Wiłem się jak delfin, próbując uwolnić ręce, ale to było daremne. Skierowałem piekące oczy na czerwoną chmurę pode mną. Nerwowo wierciłem się w jej kierunku, czując, jak płuca wbijają mi się w klatkę piersiową. Nagle woda rozświetliła się czerwonym światłem. Odwróciłem głowę w lewo. Z moich ust buchnęły bąbelki, a oczy rozwarły się z przerażenia. Wisielec pędził w moją stronę przez wodę, a jego oczy wypełniały głębiny swoim karmazynowym kolorem. Łańcuch ciągnął się za nim, wijąc się niczym czarny jak węgiel wąż. Jego dłonie wyciągnęły się w moją stronę, a jego palce były niczym więcej niż strzępami koszmarnej czerni. Widok ten napełnił mnie paraliżującym strachem i wykorzystałem go, by rzucić się do przodu. Głębiej, w kierunku chmury porażającej czerwieni. Moje uszy nagle wypełnił stłumiony, przeszywający ryk wściekłości i poczułem, jak mój umysł drży i pęka. Zamrugałem, walcząc z tym uczuciem, sięgając w głąb ku mojemu wybawieniu. Prawie dotarłem do chmury. Odepchnąłem się w jej kierunku z całej siły, krzycząc, a jedynie zostawiając za sobą smugę bąbelków. Nagle zostałem szarpnięty do tyłu i poczułem ból przeszywający moją nogę. Odwróciłem się i zobaczyłem trzymającego mnie wisielca, podciągającego swoje ciało do mojego, by spojrzeć mi w twarz. Mój świat pływał i wirował, jakbym był w najmroczniejszym piekle i poczułem, jak cały opór odpływa z mojego ciała, kiedy jego oczy pochłaniały moją duszę. Moje usta rozchyliły się w niemym krzyku, gdy czerwień zaczęła wypełniać moją głowę i wykorzeniała każdy strach, jaki kiedykolwiek czułem. Czułem, jak szaleństwo zaczyna rozrywać mój umysł na strzępy. Usłyszałem plusk, stłumiony szum wzburzonej wody
Wisielec odwrócił się i spojrzał w stronę powierzchni. Podążyłem za jego spojrzeniem. Umysł zanikał. Zbliżała się ciemność. Luwol i pozostali zanurzyli się w oceanie i gorączkowo płynęli w kierunku czerwonej chmury. Wisielec ryknął i spojrzał na mnie, a potem na całą czwórkę. Warknąwszy, uwolnił mnie, a mój umysł zamigotał, po czym skupił się ponownie. A czerwień opuściła mój rozbity mózg w przypływie gorąca. Wciąż związany, patrzyłem, jak wisielec pędzi, by powstrzymać pozostałych przed wejściem do czerwonej chmury. Patrzyłem, jak rozrywa ich na strzępy. Patrzyłem, jak woda wypełnia się czerwienią. Gdy opuściły mnie ostatnie resztki świadomości, patrzyłem, jak czerwień zamienia się w czerń, a ja odpływam w głębiny. Odpływam do czerwonej chmury. Właściwie nie pamiętam, co wydarzyło się później. Nie pamiętam tego, co było pomiędzy. Nawet ciemności. Było po prostu nic. Następną rzeczą, którą pamiętam, była reanimacja na plaży. To był ojciec, który budował zamek z piasku ze swoim synem. Dobry ojciec. Powróciłem do życia, krzycząc i wymiotując słoną wodą. Leżałem na plaży i płakałem, gdy wezwano karetkę. Zostałem przewieziony do szpitala, gdzie zaopiekowano się mną. Przesłuchano i dano mi tak potrzebny odpoczynek. Nigdy w pełni nie doszedłem do siebie po tym doświadczeniu. Nadal nie jestem do końca pewien, co się stało i gdzie się podziałem. Nie wiem, czy to, przez co przeszedłem, było w ogóle prawdziwe. Minął już ponad rok od tego incydentu, a ja nawet nie zbliżyłem się do odkrycia odpowiedzi. Czy czerwona chmura była prawdziwa? Czy ci ludzie, te stworzenia, były prawdziwe? A może doświadczyłem jakiejś przerażającej halucynacji z pogranicza świata żywych i umarłych? W miarę upływu czasu próbuję odrzucać okropności, przez które przeszedłem, jako coś, co mój umysł wyczarował, by pozostać przy życiu. Chcę wierzyć, że koszmarny świat, do którego trafiłem, był tylko przerażającym snem, którego użyłem, by walczyć ze śmiercią. Ale nie mogę. Bez względu na to, jak bardzo chcę zaprzeczyć temu strasznemu miejscu pod falą, po prostu nie mogę. Bo widzisz, po tym jak zostałem przewieziony do szpitala, ojciec, który mnie reanimował, przyszedł mnie odwiedzić i powiedział mi coś. Powiedział mi, że kiedy mnie znalazł, miałem związane ręce.